2 grudnia wspominamy świętą Blankę Kastylijską. Blanka, zwana niekiedy Kastylijską, przyszła na świat w Palencji, w Hiszpanii, w roku 1188 jako córka króla Kastylii, Alfonsa IX i Eleonory Angielskiej. W wieku zaledwie 11 lat została zaręczona z Ludwikiem, następcą tronu Francji. Ślub odbył się w Portmont w Normandii 23 maja 1200 roku. Blanka miała wówczas 12 lat. Jako małżonka dała Ludwikowi VIII, królowi Francji, syna świętego Ludwika IX, który po swoim ojcu został królem Francji. Wychowana w duchu szczerej i głębokiej religijności, Blanka umiała tę żywą wiarę zaszczepić w sercu swojego dziecka. Do Ludwika miała kiedyś powiedzieć: synu, wiesz, jak bardzo cię miłuję, ale wierz mi, że wolałabym widzieć cię na marach niż w grzechu ciężkim. Z żarliwą pobożnością łączyła przedziwny dar rządzenia. To ona zachęciła syna, aby podjął wojnę z Anglikami, a północną Francję uwolnił od ich uciążliwej okupacji. Kiedy w roku 1223 jej mąż został królem Francji, Blanka została królową. Po 3 latach, w roku 1226, jej mąż umarł i wówczas Blanka została regentką w zastępstwie małoletniego Ludwika, który wówczas liczył zaledwie 3 lata. Powstał wtedy bunt panów, którzy nie chcieli, aby rządziła nimi cudzoziemka. Na czele buntu stanął książę Bretanii, Mauclerc, który chciał przejąć władzę. Blanka z ręczną dyplomacją pozyskała sobie część panów, a z drugą częścią rozprawiła się orężnie. Kiedy w roku 1234 objął rządy jej syn, Ludwik IX, wspierała go swoim doświadczeniem i radą. W czasie wyprawy krzyżowej, która skończyła się niepowodzeniem, w latach od 1248 do 1252, ponownie rządy we Francji w czasie nieobecności świętego Ludwika objęła Blanka. Zdołała uspokoić panów, którzy usiłowali skorzystać z okazji i zaczęli wszczynać rozruchy. Udało się jej nawet dołączyć na zawsze do korony francuskiej Lagwedoncję. Cierpiąc od dłuższego czasu na chorobę serca, pożegnała ziemię dla nieba 26 lub 27 listopada 1252 roku. Pochowano ją w opactwie Maubois, które sama ufundowała. Prosiła, by pochowano ją w habicie cysterki, który już od roku nosiła. Na wiadomość o śmierci matki, święty Ludwik natychmiast powrócił z Ziemi Świętej do Francji. Blanka od początku odbierała chwałę ołtarzy, mimo że kult jej nie był nigdy oficjalnie zatwierdzony. Nie figuruje jeszcze dotąd w martyrologium rzymskim. Jednak Biblioteka Sanctorum podaje jej żywot i umieszcza ją wśród świętych pańskich. Jej doroczną pamiątkę obchodzi się 2 grudnia. Serce Blanki przechowywane jest w opactwie Lys koło Melun, dokąd przeniesiono je 13 marca 1253 roku. Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech modlitwa świętych, których dzień obchodzimy, wyjedna nam Twoją pomoc, abyśmy mogli uczestniczyć w ich wiecznej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.